Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego filmu będzie Manewr Zemonta. Manewr Zemonta jest alternatywą dla manewru Rodleya. Jest to manewr leczniczy, który wykorzystujemy do leczenia łagodnych napadowych położeniowych zawrotunkowych pochodzących z kanału tylnego. Jest on, można powiedzieć, równie skuteczny jak manewr Rodleya w leczeniu tej postaci łagodnych napadowych położeniowych zawrotu głowy i jest dla niego odpowiednikiem. I można powiedzieć, że zależy to przede wszystkim od preferencji czy doświadczenia lekarza czy terapeuty, który z manewru wybierze do leczenia otolitów z kanałów tylnych, czy manewr Rodleya, czy manewr Zemonta. Ja osobiście stosuję najczęściej manewr Rodleya jako manewr pierwszego rzutu, ponieważ wydaje mi się, że on jest bardzo skuteczny. Manewr Zemonta stosuję stosunkowo rzadziej, albo czasami w drugiej kolejności. Niemniej jednak wszyscy, którzy na poważnie zajmują się otoneurologią, muszą znać technikę wykonania manewru Zemonta, która jest dosyć prosta. Wcześniej oczywiście musimy wykonać manewr Dixon-Pike'a i stwierdzić, który kanał półkulisty tylny jest zajęty. Załóżmy, że jest zajęty kanał półkulisty tylny prawy, czyli tutaj, po tej stronie. Pacjent siedzi na środku leżanki w ten sposób i musimy głowę skręcić chorego w lewą stronę, czyli w stronę przeciwną do zajętego kanału. I w ten sposób ten kanał półkulisty tylny prawy, ten zajęty, jest ustawiony mniej więcej w ten sposób. I cały ruch, cała sekwencja ruchu będzie się odbywała dokładnie w płaszczyźnie tego kanału półkulistego tylnego prawego. Chwytamy pacjenta obu rącz w ten sposób, stojąc za pacjentem, tak jak ja teraz, i przerzucamy dosyć szybkim ruchem pacjenta na prawy bok, bardzo proszę. Chory kładzie nogi na leżankę i widzimy, że chory leży na prawym boku i głowa jest skręcona o 45 stopni do góry. W tej pozycji chory leży przez 2 minuty. Załóżmy, że 2 minuty minęły i teraz takim szybkim, zdecydowanym ruchem przerzucamy chorego na stronę przeciwną bez zmiany położenia głowy. Położenie, czy głowa pozostaje ciągle w tej samej pozycji. Bardzo proszę, przerzucamy na lewą stronę. Tak, głowa cały czas jest skręcona w lewą stronę. I teraz pacjent leży na lewym boku i głowa jest skręcona w dół, patrzy w dół o 45 stopni. Okay. W tej pozycji leżymy przez kolejne 2 minuty. I na koniec, kiedy 2 minuty miną, pacjent powoli się pionizuje, nogi w dół, głowa skręcona i w ostatniej fazie prostujemy i pochylamy do przodu. Koniec manewru. Jak widać, nie jest to nic skomplikowanego. A teraz sobie omówimy na modelu diagnostycznym, jak działa manewr Zemonta w rzeczywistości. Czyli w naszym przypadku zajęty był kanał półkulisty tylny prawy. Pacjent siedzi w ten sposób. Skręcamy pacjenta w lewą stronę. Widzimy, że kanał półkulisty tylny prawy będzie teraz idealnie w płaszczyźnie ruchu. Przerzucamy pacjenta na prawy bok. Wszystkie otolity spływają do dolnej części kanału półkulistego tylnego. W tej pozycji pacjent leży przez 2 minuty. I teraz takim szybkim, zdecydowanym ruchem trzeba wyrzucić otolity do bagiewki, wykonując ten ruch. O! Pochylamy pacjenta do przodu. I pacjent leży teraz na lewym boku z głową skręconą w dół. I to jest nasz kanał półkulisty prawy, który był zajęty i widać, że wszystkie otolity wpadły do przedsionka, czyli do łagiewki. Jest pusty, czyli osiągnęliśmy nasz cel. Manewr Zemonta był skutecznym. Manewr Zemonta, podobnie jak manewr Rodleya, można wykonywać w wersji samodzielnej, czyli samodzielnie w domu, czyli tak zwanym będzie automanewr Zemonta. Zalecenia po wykonaniu manewru Zemonta są w sumie podobne do tego po wykonaniu manewru Rodleya, czyli chory powinien spać możliwie wysoko, z głową uniesioną do góry, w takiej pozycji najlepiej prawie półsiedzącej.
oraz unikać pozycji krytycznych, czyli takich, które mogą powodować napady zawrotów głowy. Myślę, że jeśli chodzi o manewr Zemonta, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.